Witam serdecznie. Chciałbym pokrótce przedstawić, jak ja opanowałem jakby wizję tego, że zmieniam matki i jakby selekcjonuję sobie pasiekę. Prawda? Więc działam w ten sposób. Tu narysowałem. Wychodzi nam z zimy 8 rodzin. Tak narysowałem, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powiedzmy, mamy tyle rodzin. Tak? I teraz tak. Rodzina. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Idą pięknie, nie? Szalone. Włożyliśmy już nadstawki. Wszystko się dzieje, nie? I przychodzimy. Widzimy, że tu budują coś miseczki. Tu coś miseczki z jajkiem, nie? Tu coś już zasklepione mateczniki, nie? A tu się nic jeszcze nie dzieje. Nic. Nic się nie dzieje. Więc, no dobra, nie? Robimy coś takiego. Automatycznie w rodzince, która miała tylko miseczki, bez widocznych jajek, łapiemy matkę w lokówkę, kładziemy pod szmatkę, ja będę tak robił w przyszłym roku, że udoskonalę to. Kładziemy ją pod szmatkę w lokówce, tą matkę starą, tak? A wieczorem po zakończeniu wrzątku i lotów, tak, robię odkład na starej matce. I albo go zostawiam, albo go wywożę. Tak? W miejscu, gdzie widzieliśmy jajeczko, robię ten sam motyw i w trójce robię ten sam motyw. Ten sam. I robię wieczorem trzy odkłady na starych matkach. Mogę je na przykład postawić tu. Raz, dwa, trzy. I zajmuję się nimi jak zwyczajnymi odkładami. I spiszę sobie na nich. Jeden prim, dwa prim, 3 prim, tak? I teraz tak, tu gdzie były jajeczka, warto przyjść sobie za 5 dni i sprawdzić, co się dzieje. To i tak przyjdziemy, ale warto przyjść. Bo one, jak tutaj była jakaś larweczka albo pójść pochylone jajko, jest opcja, że z tego pociągnęły matecznik rojowy, nie? Teraz tu, gdzie były mateczniki kryte, od razu, kiedy żeśmy wyciągali matkę, od razu zrywamy te mateczniki u góry, wszystkie. Wszystkie mateczniki rojowe rwiemy, nie? Wtedy w tej czwórce i piątce dajemy jeszcze czas, nie? Jeśli ul jest pięknie rozwalony i nie ma opcji, żeby wyszedł pierwak, to raczej nie wyjdzie. Ale to i tak dużo piszą w książkach, że przed okresem głównego jakiegoś pożytku odjąć. Więc na przykład do tych przychodzę 5 dni później. I także robię odkład tym samym metodą, że na lokówkę i wieczorem. Nie? I tu jest 4 prim, 5 prim. Tu mam rodziny, tak? Które wyszły mi z zimy, ale są zdechlaki, nie? Te już rozpętane na maksa, wszystko, a te widać, że na coś ubolewają, cierpią na coś. I teraz robimy tak. Mamy tutaj nasze tematki odebrane. My, patrząc od zeszłego roku i od tego roku i skąd mamy tematki, i tak dalej, które rodziny najlepiej przeżyły zimę, które najlepiej zrobiły silną rodzinę, te na przykład w ogóle nie chciały w stan wpaść rojenia, tak? W naszych warunkach i wszystko, więc one są jeszcze lepsze, tak jakby, tak? Pod tym kątem łagodne w ogóle patrzymy. Ta rodzina w ogóle jest wybitna! Wybitna, no po prostu jest wybitna, nie? No cacy! Ta rodzina, która to jest? Czwórka. Tu. Aha, to tu jeszcze mamy tą piątkę. Ta czwórka to jest po prostu wybitna. A, ta trójka nie jest wybitna. Nie, ona nie jest za wybitna. Ale ta czwórka jest wybitna. I ta piątka też jest okej. Nie? Na przykład. Albo tu mamy z tych jakieś pszczoły, ale wiemy, że one są też bardzo okej. One mogą być, bo one na nich zależy na przykład czy coś.
No dobra. I robimy coś takiego, nie? Że w tym momencie do tych osieroconych rodzin musimy zrobić tak, żeby po prostu został sam czerw otwarty. Kryty. Sam czerw kryty, nie? Czyli możemy przyjść za 7 dni, wyciąć raz i coś dalej już próbować, albo ja to często chodzę, że dwa razy pójdę, że tak pójdę tam, nie? 5., 6., 7. dzień, a później jeszcze tak pójdę, 9., 10. tak, nie? Jakoś tak pójdę, że jest goło, nie? I wtedy przegraceruję tam, gdzie są mateczniki, każdą rodzinkę, nie? I wtedy wybieram sobie starą matkę, czyli na przykład pom, tak? I jajka od tej rodziny wrzucę do tych. Na przykład. A jajka na przykład mimo wszystko od tej rodziny, mimo wszystko, nie? Czyli od jedynki rozrzucę na te dwa. Tak? Coś takiego wykonam. Ogólnie także widzę, że pszczoły, które pociągną swoje jajka, pociągną to jakby lepiej. Też tak zauważyłem. I teraz tak. Już mamy tą selekcję. Prawda? Już mamy. Te rodzinki będą narobić córki z tych matek, nie? Z tych jajek, które są odpowiednie. I teraz jedziemy do tych, słuchajcie, jajek. Znalazłem coś w książce, że metody wychodu matek z przekładaniem jaj. Tak? W tej mojej księdze. I tu jest napisane. Metoda hodowcy węgierskiego jakiegoś Orosi Pala. Nie? To się na pewno czyta jakoś inaczej. Polega ona na tym, że matce daje się do zaczerwienia sztuczne miseczki. Nie? Czyli ta ramka gendera. Jentera. Wylęgające się z nich larwy pozostawia się przez jeden dzień, po czym usuwa się je i przekłada do tychże miseczek jaja zarodowe, wycięte za pomocą specjalnej sztancy z plastra wraz z dękami komórek i odrobiną mleczka. Nie? Pszczoły przyjmują jaja i budują mateczniki jedynie wtedy, gdy znajdują się one w komórkach zaopatrzonych w mleczko. Zdaniem autora tej metody przy zastosowaniu jej uzyskuje się matki dorodne, ważące 220-250 gram. Tymczasem przy wychowie metodami z przekładaniem larw matki ważą od 171 do 226. W NRD stosuje się inny sposób wychowu matek z przekładaniem jaj. Matkę zarodową izoluje się przez 8 godzin, aby złożyła jaja do komórek plastra. Następnie ścina się ścianki komórek gorącym nożem i poszczególne komórki z jajami przykleja się woskiem do specjalnych płytek drewnianych. Płytki z 24-godzinnymi jajami umieszcza się w gnieździe rodziny osieroconej znajdującej się w nastroju rojowym lub bezpośrednio przed rójką. Voilà! Pszczoły natychmiast podejmują opiekę nad poddanymi jajami i zakładają na nich mateczniki. Tak? Wielu hodowców, m.in. Gontarski z RNF-u, RMFFM, są przeciwnikami metod wychowu matek z przekładaniem jaj. Twierdzą, że pszczoły przerabiają komórkę na matecznik dopiero po wykluczeniu się larwy. No tak. Początkowo zaś larwy otrzymują pokarm, jakim... No, są larwy robotnic. Tak. I tu mamy to jakieś potwierdzenie, nie? Tej mojej wizji. I teraz, nie? Jedziemy dalej. I teraz one nam tu zakładają... I teraz, jak myśmy powkładali tutaj te jajka, nie? Tutaj te jajka, to my z tego szajsu, nie, co nam gówniano te pszczoły ciągną, ubijamy matki całkiem, nie? Całkiem ubijamy. Długą tu ubijamy, nie? I teraz, tu, przez ten okres, co tutaj będą się robić nam te mateczniki z tych jajek, to my to hadziajstwo osierocimy, nie? Jak my to względnie osierocimy, to my już możemy stąd matecznik później gdzieś wyciąć
i wmontować tutaj. Prawda? Tak. I wtedy tu nam się zrobi nowa matka i tak dalej, nie? Jeśli przy tych przeciągniętych rodzinkach, tak? Które nie chciały tak zakładać usilnie mateczników rojowych. Przeciągniemy je jakiś moment. I nam się uda zrobić, że w nich jakby osobno podłożone jajka, bo to nie musimy wszystko jakby naraz, możemy, że tu odbierzemy tam 5 dni wcześniej odbierzemy z części pszczół, a tydzień z części pszczół później, czyli nam będzie to przepadać na później pożytku, czyli być może na przykład w rodzinie numer 5 będzie taka akcja, że my wykręcimy miód, a będziemy mieli te mateczniki, nie? W tym momencie polujemy taką rodzinę po wykręceniu miodu i na tych matecznikach po prostu tą pszczołę rozbieramy na weselne i rozwozimy u mnie po sadzie, nie? Rozwozimy po sadzie te weselne i ładujemy tam syropu, żeby miały co żreć. I voilà! I mamy weselne, w razie czego gdzieś nam coś nie wyjdzie, to porobimy z tych najpóźniejszych uli te weselne. I one nam się dodatkowo też rozmnożą, jeśli gdzieś po prostu nie będzie nam coś potrzebne, na przykład do łączenia, bo takie gówno z wiosny to warto po prostu rozpieprzyć to później już po pożytku, nie? Nic w tym nie hodować, nic nawet rozpieprzyć to po prostu w długą, a żeby może z powrotem wlazły na ze 2, 3, 4 płytki, nie? I ten matecznik im dać też, nie? Jak coś nie wyjdzie na przykład. Jak na przykład w tym gównie matka nam stała matecznika, nie unasieniła się, nie? Coś nie wyszło. To w tym momencie możemy te pszczoły przerzucić jeszcze na płytki. No a ja zawsze mam tak u mnie na pasiece, że na tyle rodzin co mam, to zawsze w ciągu sezonu gdzieś mam mateczniki. Tak się staram robić, po prostu. I wiecznie mam je do użytku gdzieś, nie? A w najpóźniejszym okresie życia tych mateczników to mogę je upilnować te matki i jeszcze porobić weselne. Więc warto po prostu nie patrzeć może na to do końca tak jak ja, ale po tej zmianie matki gdzieś później możemy, ona znowu porobi trochę jajek czy coś i znowu możemy, nie? Możemy pociągnąć dwie serie mateczników, że raz i drugi raz. Możemy już później różne metodyki, słuchajcie, robić. Chodzi mi o to w głównej mierze też, żeby wam pokazać, że w bardzo krótkim odstępie czasu, czyli tak jakby, nie? Tak? Robimy to, że nasza cała pasieka robi się tymi pszczołami naszymi jakby najlepszymi. Nie? I to cała filozofia. Po części, bo ogólnie te cechy tych pszczół, co będą wychowywać te jajka, nie? To też będą bardzo działały na to, jakie córki wyjdą, tak? No, ale to, jeśli one przeżyły zimę i zrobiły wieże i tak dalej, no to te cechy ich też są dobre, nie? Nie są takie, że są same złe. Same złe były tu. Gówno, nie? Tak. I po prostu, no, z tym się mniej patyczkujemy. To jeśli chodzi po prostu o samą kwestię robienia tych matek i to nie trzeba ani żadnych jajek przekładać, ni nic. Nic, nie? Tylko my po prostu, tych larw, ale my po prostu nie będziemy robić wiecznie, non-stop tych matek, tak? Tylko w tym momencie, okresie tego rojenia i po, w tym okresie jakby, tak? To będziemy mieli boom tych mateczników, tego wszystkiego. A później to w jakichś ulach możemy sobie cały czas koptować. Później na przykład mamy to, że o, ale tu mamy silną rodzinę. No to zrobię odkład na starej matce, wywiozę, nie? Później. Na przykład nawet po lipie wywiozę, a tam jeszcze włożę jajka, nie? Na ten ostatni moment, żeby jeszcze mieć gdzieś matki. Tak? Więc, no tak. I tak to wygląda. I wtedy matki z tego okresu właśnie, że myśmy zlikwidowali rój, odłożyli tą starą matkę, i na powrót gdzieś wkładamy te jajka sobie, no to wtedy w ten sposób, nie? Sobie to no wszystko robimy, tak? I wtedy te matki są bardzo dobre z tego okresu jakby rojenia się, bo tam jest duża produkcja mleczka, wszystkiego, jest dużo pszczoły, wrzątek, eleganckie warunki i tak dalej. No najlepsze w sezonie, jakie tylko mogą być. Wtedy wychodzą nam porządne matki tu wszędzie. I to się nie obawiasz, bo jeśli... coś tam będzie nie wychodzić gdzieś, że coś się
I najlepiej właśnie, nie? Jak tu mamy te jajka, mateczniki, to jeśli na przykład nie mamy jakiejś rozebranej rodziny, to już sobie zrobić, że stąd odsypasz trochę pszczoły, stąd odsypasz trochę pszczoły. Do ulika obok szybko. Włożyć matecznik, wyciąć i delikatnie go wywieźć z pasieki pod dom. I już nam się zrobi weselniaczek. W razie czego w tej wieży któreś nam coś nie wyjdzie gdzieś. Mamy coś do podłożenia, nie? Że coś połączymy ze sobą i tak dalej. Jak już jesteśmy tacy uparci, żeby ta wieża, nie? Miała z powrotem matkę unasienioną szybko. Nie? No. No i to mamy, nie? Cały czas. I wtedy jak mamy te mateczniki w tych ulach, to wtedy możemy odkrajać właśnie sobie coś. I od razu robimy restart padaczek, tak? Nie patyczkujemy się, nie ciągniemy ich, nie. Jeśli one po prostu nie zafunkcjonowały, te rodziny porządnie, won. Lub są drażliwe, okropne pszczoły są na przykład, nie? Tak, różne pszczoły wychodzą nam, prawda? Ale zawsze co roku tym motywem jesteśmy w stanie wybrać sobie te matki najlepsze, najdogodniejsze, z których pobieramy te jajka i wkładamy tych rodzin. Gdy zawsze będziemy dążyli do jakiegoś naszego celu, nie? Że te pszczoły będą takie, a nie inne. No, no ja na przykład tak. Ja mam to, że one muszą mi się zrobić duże, wyjść ładnie z wiosny, zrobić wieżę, przynieść skrzynkę półtorej miodu. I jeśli to zrobią, tak, takie pszczoły, no to ta matka ma duży. I teraz te włoszki w ogóle, no to będę pod pewnymi kątami, tak, te pszczoły, nie? Sobie robił, nie? I też nie mam czegoś takiego, że przemam jakieś agresywne czy coś. Jak u mnie jest coś takiego, że w tym okresie tutaj wiosennym w ogóle pożytek, wszystko, one do rąk skaczą w ogóle, są paskudne pszczoły, są, nie? To jest out. Nie? To nawet nie wiadomo, czy dostanie jajka jeszcze do hodowania. Tylko po prostu będzie miał na chama włożony matecznik. Nie? Żeby dziadostwa, żeby nawet nie miało szansy, słuchaj, właśnie musimy podzielić sobie te rodziny jakby na jakieś grupy, nie? Swoich rodzin. Że te, których nie ciągniemy w ogóle, te, które jeszcze porobią te jajka, nie? A na przykład, nie? Tak. Albo bardzo szybko nam wpadły w stan rojowy, to też mogło być coś z nimi nie tak, no. Ogólnie ten stan rojowy to wynika z ogromnych wielu tych, nawet jeśli mamy takie coś, że tak na przykład u mnie na przykład może być, nie? Że wilgotno, że zasiąknięte ule coś i tak dalej, czy na, tak, że wilgot gdzieś w ulu jest pleśń w narożniku i tak dalej, to już może, nie, też tworzyć jakieś warunki, że po prostu pszczoły, nie, one już wiedzą, że my się wyryjmy szybko, nie? Więc no to różne są, słuchajcie, dlatego warunki muszą być dogodne i wtedy, nie, może, no, nie? No to tak opowiadam, słuchajcie, już farmazony co do tego, no ale tak to jest. Tak, żeby to prosto, no, wszystko pokazywałem na filmikach w sumie, tak? Ale teraz pokazuję to na rysunku, bo niektórzy według takiego na przykład rysunku potrafią dopiero szczęść, o co chodzi, nie? I to też jest fajny motyw, takie coś. I na przykład jak, nie wiem, ja na przykład w przyszłym roku będę robił jeszcze pewnie rządek. Zobaczymy, jak pszczoły przezimują, ale jeśli by tak mi przezimowały, że miał 4 na rządek, no to każdy ten mój rządek by dostał jajka od innej matki. Nie? Po prostu. I pasieka by miała, nie? Na przykład jakby przezimowało mi teraz 25 rodzin jakimś cudem, tak? Przezimowało mi, słuchajcie, tu możemy narysować. Przezimowało mi 25 rodzin. Nie? Robię sobie 10 od razu, powiedzmy, robię sobie 10 odkładów na starych matkach, od razu, nie? Mogę nawet sobie zrobić 15, żebym, no 10, zrobię sobie 10, na przykład, powiedzmy, zrobię sobie 10 odkładów na starych matkach. No i wtedy, nie? Od każdej tej jakiejś matki będę sobie zabierał te jajeczka po skrawku i tu będę i rozdam na te wszystkie ule, różnie, nie? Niektóre ule na przykład 5 uli z tego będzie do dupy, że będą te, że tylko matki paszą won i redukcja całkowita. Nie, więc już wkładanie tych jajek się zmniejsza.
prawda? No i to wszystko zadziała w ten sam sposób, bym mógł to po prostu rozrysować na 25 uli i przytoczyć jakąś historię, która może się wydarzyć po prostu, ale to wszystko nie może być teraz przez nas zaplanowane, że my tak zrobimy, tylko po prostu no tak wyjdzie, nie? Bo te pszczoły tak wyjdą z zimy, one będą różne i tak dalej, dlatego no to jest ważne. No i co? No i już buduję pasiekę warszawską obok. Tak? Już buduję warszawiaki, a z tych warszawiaków przecież nie będzie żadnego problemu, żeby wyciąć kawałek plasterka z jajkami, tak? Bo one tam będą już coś budować i to będzie się wszystko działo i zawsze będę mógł coś tam wyrżnąć. No na pewno zrobię coś jeszcze w jakimś wielkopolskim na przykład, nie? Że sobie też przełożę do wielkopolskiego starą matkę, że może z niej coś wycinać, na przykład te lepsze, z których będę chciał coś wycinać, to sobie powkładam do wielkopolskich jeszcze w tym roku, nie? Tak, że na przykład matkę starą od świętej pamięci pana Cegiełko, tak? To sobie włożę do jeszcze, no, wielkopolskiego, że można było z niej jajka wyciągnąć. Tam specjalnie zrobię mocny odkład z tej starej matki, żeby tam z niej brać, nie? Bo to no. I ja co najmniej z tej starej matki, nie? Jak ona przeżyje zimę, co mi przyszła luksus matka, to na te 25 rodzin, to ja na te 10 to na pewno włożę, słuchajcie, jajko od niedźwo. Na starcie, na początku. A na przykład kolejne 10, no to włożę, nie? 5 jakieś moje żółte, które wydają mi się najlepsze. No i też, nie? Kolejne 5 jakieś żółte, które wydają mi się najlepsze. Tak? Dodatkowo sobie zrobię jakieś weselniaczki, coś ten jeszcze. Nie? Coś tam na pewno będę tworzył. Więc... tak, i w tym momencie, nie? No to będę tak, nie? I wtedy będę miał już te moje Włoszki i Cegiełko będą córki Włoszki. Plus do tego są córki w ogóle na pasiece od Cegiełko, tak? No ale będziemy jajka w głównej mierze, podejrzewam, przedkładać od tych oryginalnych, nie? Tak, a później będę się bawił. Ten najważniejszy jest ten początek, żeby jakby nakierować naszą pasiekę, tak? A później jak mam te stare matki w ogóle, to jak już tam pamiętam, w której rodzinie jest co lepszego, nie? To później jak już hoduję matki, to też jest szatan, że mieszam jeszcze je pomiędzy sobą, nie? Że na przykład córkę od tych matek, co oryginalnych od pana Cegiełko, no to do nich włożę jajka od moich, które coś tam wyjdą córki, jakieś lepsze, czy ze starej, nie? I wtedy robię takie miksy jeszcze pomiędzy sobą. I mam pszczoły takie, takie i takie, różne, nie? Czyli pod różnym kątem są pod siebie wkładane, nie? Że jajka do tej rodziny, do tej wychowującej i na odwrót. I one wtedy są naprawdę na maksa zmieszane te pszczoły, no już bardziej się nie da. No i co? No i potem znowu na za rok mamy ileś tych rodzin i znowu, nie? Możemy sobie pozaznaczać przecież, jak ktoś bardzo by chciał robić notatki, to sobie może pozaznaczać, że to, że jakby robił notatki, gdzie co wkładał i tak dalej, no to by po 2-3 latach wiedział, nie, że no, że to jest pszczoła po tej, to wychowało to i wtedy by wiedział bardziej, nie, co on tam ma w tych ulach, że wiosną mu po prostu znowu się dzieje coś takiego, że część są padaki, a część są dobre. Nie? No ale to tak jak ja teraz mniej więcej mam na pasiece, no to mniej więcej, nie? Po prostu na za rok będę widział po tych pszczołach, co ja mam w tych ulach i skąd to się mniej więcej wzięło, nie? Tak? I po prostu, no będę wiedział, nie? Że no dobra, nie robimy już może takich mieszanek. Tak? Bo po prostu wyszły gorzej. Nie? Więc no to tak. Tak to wygląda. Teraz mam bardzo dużo pszczoły zmieszanej. Hinderhof. Krainka i jeszcze jakaś inna krainka i że z moją Włoszką, tak? To mam dużo takiej mieszanki i jest ciekawa pszczoła. Ja nie widzę, panie, żeby coś było z nim nie tak jak na razie. No zobaczymy, nie? Co pokażą z wiosny i pójdą jak dalej, tak? Takie mieszanki, nie? Że robiłem jajka do tej i też na odwrót i różnie, nie? Tam wychodziło. No, ale to z reguły właśnie się staram robić, że te wyciągane jajka są od tych rodzin według mnie najlepszych, tak? No ale no właśnie, ta rodzina, która wychowuje też ma znaczenie, nie? Bo ona, tak, też da cepy.
Więc no, nawet potrafi zrobić to, że no, ten kolor matki w ogóle wyjdzie jak ta rodzina. Nie? Bardzo usilnie właśnie jest. Szczególnie właśnie to działa na ten kolor, mi się wydaje też. Że ta rodzina wychowująca tym mleczkiem zrobi ten kolor matki. Tak? No. I to było to wszystko, jeśli chodzi o taką wizję. Uważam, że to jest sposób na to, żeby łatwo i sprawnie samemu sobie właśnie hodować, słuchajcie, te matki na własny użytek. Taką metodą oczywiście, nie? To jak mamy tutaj mateczniki wszędzie nasrane, to my możemy sobie na przykład przyjechać wieczorkiem, wyciąć matecznik, taki już stary, czy nawet świeżo zasklepiony, taki świeżo zasklepiony, jak był zasklepiony rano, nie? Rano jak był zasklepiony, to my możemy po prostu wyciąć ten matecznik, wpiąć go ładnie w ramkę, odsypać trochę pszczółki, nie? Na dwie uliczki i wywieźć, dać im futru, zrobić małą dziureczkę i niech pędzą. I one normalnie ten matecznik się wygryzie, nie? I zrobi normalnie wszystko, zrobi, nie? I to się zrobi... I wtedy jak mamy takie mikrusy, tak? Za dwie, trzy ramki, no to wtedy, słuchajcie, no... właśnie mamy te nasze matki, jak one się unasienią i one są fajne w tym uliku, to my nawet możemy sprzedać taką matkę, ale my możemy ją wtedy sprzedać za kasiorę, nie? No, jest ładna, dorodna, duża matka, ten czerw jedzie, nie? Wszystko jest w porządku, no to wtedy taką matkę ja uważam, że dopiero ja bym był w stanie z czystym sumieniem sprzedać. Tak? Tak. No, ja tak uważam, nie? Że dopiero taką matkę jestem w stanie z czystym sumieniem sprzedać. Bo na przykład możemy, tak, polować, nie? Że będziemy tu polować na te matki jednodniowe i ktoś na przykład jest zapisany w spisie, nie? I mu wysyłać ileś tych matek nieunaśnionych. No ale no tak, no można to robić i tak, ale uważam osobiście, że tak jak ja działam i ktoś będzie chciał ode mnie matkę, no to na przykład tak, przyjedzie i dostanie nawet ten ulik. Przełoży sobie do skrzynki i zabierze go razem z tymi pszczołami, nie? Żeby już miał z tymi pszczołami, żeby nie musiał podkładać w razie czego, nie? Ewentualnie dołoży od swoich pszczół do tych czerwiu i wtedy je stuninguje, nie? Zrobi sobie, pach, rodzinkę, jak będzie chciał mocno. To właśnie jest tak, nie? Ja nie wiem, ile ja bym nie był w stanie zrobić takich matek. W tym roku na przykład sobie myślałem, że gdybym miał dużo takich ulików właśnie, że jeden korpus, ładny zatwór by musiał być tak trochę lepiej, nie? Jeden korpus, daszek i tak dalej. Korpus 10 ramek normalnie dlatego, że można było go wszędzie używać, a drugie primo, że tam się słoik mieści w tyłu i w ogóle, nie? I można szybko rodzinkę później rozłożyć, jak już po prostu zostaje z nami, tak? A nigdzie nie jedzie. To ja w tym roku na przykład bym zrobił ze 30, 50, nie? Może więcej. Jakby na przykład było tak, że ktoś by przyjechał do mnie, czy ja bym wysłał tą matkę, to już bym mógł włożyć kolejny matecznik, nie? Na przykład. I wtedy tak, podkładać tylko do tych ciągle najsilniejszych rodzin te jajki, te mateczniki, nie? Tak, można też robić coś w ten sposób, że na przykład, nie? Tu mamy rodzinkę, która jest trochę lepsza z tych padaczek, no ale tyle co ugrzeje, to ugrzeje, nie? Więc my możemy na przykład z tej piątki zasklepione mateczniki, wszystkie już, tak? Przełożyć do tej i przebrakowane, nie? Żeby ta już tylko je wygrzała do samego końca, a do tej rodzinki już włożyć znowu jajka. Wtedy to tak przyszybcamy, nie? Że mamy więcej tych mateczników, pa, 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 nie? Po kolei. A tutaj po prostu polujemy, aż nam się te matki będą wygryzać najlepiej, albo będą mateczniki stare, takie na wygryzieniu. W tym momencie no, znowu robimy sobie jakieś weselniaczki z czegoś, nie? Na dwie uliczki i z tego, nie? Pobieramy, nie? No to zawsze możemy jakoś robić na naszej pasiece, że non stop gdzieś będziemy mieli matki do wybrania coś, ten i ta, a te znowu będą trochę późniejsze znowu, nie? I wydaje mi się, że jak raz wystartujemy pach w silnej rodzinie, nie? W silnej,
Minimum te dwa korpusy, tego czerwiu dużo. Tam nie na żarty one są. Jest dużo tej pszczoły, naprawdę, nie? Musi być porządna rodzinka, nie jakaś padaka. W padaczce też wychowają, ale to nie będą już te matki, nie? To musi być właśnie porządna rodzina, a najlepiej w tym okresie, jak wpada w ten rój. To, a nie? Zrobi nam. I wtedy w tym okresie, jak raz wyciągniemy mateczniki i szybko podłożymy drugi raz jajka, to będziemy mieli pach, pach, dwie partie na tej, nie? Wzmożonej sile rodziny w stanie jakby rojowym. Patrzcie, mysz idzie. A, szkoda mi tego. One mi tu podżerają nieźle, nie? No dobra, dajmy jej żyć. Bo mnie ten zajadą mnie, nie? Morderca mysz. No dobra, słuchajcie. Jest. Co tu jeszcze mam opowiedzieć? To tak, nie? Że wkładamy te jajka. Nie, wkładam. Ja już mam tu trochę filmików jest, że ja opowiadam o tym, jak te jajka, że to jest ważne. Że to jest fajne, te jajka, podkładanie. Nie? Wszystko jest pokazane w necie, jak ja to robię. Więc i teraz ta wersja teoretyczna bardziej podeszła, nie? Do tego motywu, że co z tymi, nie? Matkami. I te stare matki możemy robić odkład na młodej pszczole, nie? One będą trochę gorsze, ale można dać na przykład dwie ramki czerwiu. Nie? Jakiegoś takiego i wtedy też będzie dobrze. Takiego starego czerwiu, co najlepiej się wygryza, taki naprawdę trzeba trafić stary czerw, nie? Tak. Jak nie wiemy, jak jest stary, to nawet od środka trochę dłutem dwie, trzy komórki nadszarpnąć i zobaczyć, jak wygląda pszczoła w środku. Jak już najlepiej będzie ruszać czułkami, będzie taka, no, już będzie jak pszczoła bardziej, to można ją przełożyć. Ale jak będzie jeszcze biała pszczoła w środku, to nie, nie? Jak nie wiemy poza sklepem, jaki mamy czerw, żeby zrobić ten odkład. Bo ja robię z reguły odkłady na starych matkach, to na miejscu po prostu. Odsypię ileś tej pszczoły, jest cały czas wziątek i w ogóle i tak dalej, więc nawet padaczka ruszy, nie? I ta stara matka już od razu składa jajka i to jest zupełnie inaczej, nie? I to wtedy ja robię sobie rój pierwak taki mały, na pasiece. A tutaj, nie, w tym dużym ulu się kiszą te pszczoły, jest ich tam masa, tak? I to nawet później do tych mateczników, jak odbierzemy troszeczkę pszczoły, że na dwie uliczki, to nie zrobimy jakiegoś specjalnego dramatu, nie? Nie zrobimy, więc z każdej jeszcze tej rodzinki, co tu będziemy mieli mateczniki, możemy sobie zrobić minimum jeden taki naprawdę luksus weselniak. Nie? Taki luksus. Trzy uliczki. Nie? Tak, takiego zrobimy to rewelka. A jakbyśmy jeszcze zrobili jakiegoś z ramką, ale ile można tego właśnie krytego czerwiu stąd? Nie? Bo tu już żeśmy odebrali trochę krytego czerwiu do tej starej matki. Ja z reguły odkładam jedną ramkę. Tak? Żeby to miało, nie? Żeby to miało rozruch. I osłonię to i tam od razu jakieś puste i żarcie, nie? I wtedy one ruszą. Albo nawet bez żarcia. Różnie. W tym roku nawet trochę ramki coś tam wkładałem. No i co? Nie? I tu w tej wieży robi nam się akcja. I chodzi właśnie o to, żeby tą matkę odebrać poza wziątkiem, z tego względu, żeby one nie stanęły zbieracko na okres wychowywania mateczników. To jest podobno też ważne kryterium, tak? I jak odbieramy matkę, to najlepiej jak już są miseczki, nie później, albo jajko, podejrzewam, ale nie później. Później jak już są te mateczniki rojowe, to najgorzej, żeśmy odebrali matkę, nie? Bo to mimo tych naszych zabiegów, że wieczorem, lokówka i tak dalej, to one mogą nam stanąć. Myśmy się trochę do nich spóźnili, ale i tak uratowaliśmy sytuację. Nie posypią się roje, tak? No. I jak my włożymy takie jajeczko, świeżynkę stąd, musi być świeże jajko, no wiemy, że zrobimy to dzisiaj lub wczoraj, tak? To po prostu one, jak osierocone dostaną te jajka, to one tak się przygotują, słuchajcie, do momentu powstania tam larwy, nie? Że te mateczniki, to normalnie już będzie dupka powstawać wokół wygiętego jajka. Ja to zauważyłem, że jajko już było tak, nie? I normalnie już powstawała dupka, więc jak powstała larwa, wykluło się, to wtedy tam one już dostają ten mega strzał tego mleczka porządniejszego, tak? A te pszczoły, które są w tym boom, to one mają najlepsze możliwości, żeby im zrobić warunki. One,
one poprzez to, że mają czas przygotowawczy, bo one już za jajka będą wiedzieć, co z tego będzie, tak? To one po prostu pięknie się do tego przygotują, że z tych jajek porobią piękne mateczniki, tak? Tylko one muszą dostać ten czas. A jak my do osieroconej rodziny przełożymy larwę, która przed chwilą była karmiona jak pszczoła, nie? To jest do dupy. I wtedy one się za późno o tym dowiadują i za późno jadą z koksem, nie? A tutaj mają czas, dlatego uparcie ja dążę do tego, żeby ludziom wytłumaczyć, że na swoje potrzeby najdogodniej jest hodować po prostu z jajka. My tej matki możemy przez całe życie nie dotknąć jej ani razu. Nie, ani razu, bo my ją po prostu tu coś, nie, tu ją łapaliśmy w formie jajka, tutaj, nie, ciągle w plastrze. Można, że podłożymy matecznik i później jak ją dotkniemy raz w nasze ręce, to już będzie trup. No, u mnie tak często bywa, że ja ani razu nie dotknę matki, jak już ją dotknę, to już to wtedy jest trup. Nie? Więc no, tak to wygląda. Więc to też mi się to podoba, tak? Że my nie musimy w ogóle dotykać tych matek, bo to nie jest potrzebne do niczego. Te matki no, wychodzą naprawdę dorodne. Matki, które już tą metodą w gorszych rodzinach robię, że w sierpniu, to już widać, że one są mniejsze, tak? A te matki z okresu rojenia się, to one są takie. No. A po prostu w tej wieży to my do tej rozbudowanej rodziny jeden matecznik czy tam matkę z tego wszystkiego wkładamy pod kratę na dolny korpus. W tym momencie z góry nam się tworzy miodnia, a na tym dole ona zacznie jechać jajka po unasienieniu, tak? I możemy sobie zrobić jakieś weselniaczki właśnie, żeby jak tutaj nam coś nie wyjdzie, to wtedy tam, nie, możemy to połączyć ze sobą. Żeby tu tą starą matkę włożyć, tą starą matkę, no tą z tego weselnego, tak? Tu. No. I wszystko, nie? I ja mam też wrażenie osobiste, że na przykład jak z rodzinki numer 1 zrobię sobie weselniaczka, tak? I tutaj pod kratą mi nie wróciła z lotu godowego, coś nie wyszło, wyszło do bani, nie? To ja z powrotem najlepiej, jak włożę tu. Nie na przykład z ulika weselnego z numeru 3. Nie. Nie tu. Tu nie. Bo ja zauważyłem, że przyjmowanie jakby, nie, tych pszczół, które kiedyś były tymi samymi pszczołami, jest jakby trochę łatwiejsze. Te pszczoły się lepiej przyjmują niż od innych rodzin, tak? To jest też takie moje doświadczenie. Już. No i wsio. Nie wiem co jeszcze. To są historie, nie? Na 102. I zobaczcie, ile rzeczyśmy zrobili na 8 rodzinach. I już w tej chwili z 8 mamy 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 12. Z tego każdego zrobiliśmy po weselniaczku, tak? Już mamy 17, tak? Do tego coś tu cholerstwo, nie? Z tych zrobiliśmy jeszcze po 2 weselniaki, nie? To już mamy 21, tak? Do tego złapiemy 5 rójek w kukułki, tam mamy 26. I do tego jeszcze ktoś zadzwoni, zgarniemy jakiegoś roja skądś czy coś, jeszcze mamy. I jeszcze w lipcu, nie? Jak jest ten, jeszcze później, tak jak lipa, coś, kończy się lipa. To jeszcze wtedy, w czasie kwitnienia lipy, jeszcze sobie podłożyć gdzieś jajeczka, jeszcze podzielić to chamsko, jeszcze coś wyjdzie, więc z 8 rodzin budujemy 30 coś. Tak? To się da zrobić co roku i będziemy jeszcze mieli ten miód w tych wygryzionych korpusach i jeszcze będziemy mieli miód, jeśli się dobrze zdarzy, że w tych starych matkach będziemy jeszcze mieli miód. Tak? A jak bardziej nam zależy na miodzie ze starych matek, to robimy je kapkę mocniejsze, czyli na przykład robimy je z 2 ramek czerwiu, nie? I po prostu wiemy, że na przykład z tych rodzinek nie będziemy robić sobie jajek z powrotem,
Więc je wywozimy tam, gdzie jest dużo lip. I wtedy tak zrobić, żeby mogły się pobudować i później jak pobudują to całe, nie, najlepsze są wtedy oule ośmioramkowe właśnie, że jak zrobią te 8 ramek szybko, bo to szybko się stanie, to jeszcze na tą lipę one zdążą się na tyle pobudować, że my wyrzucimy najstarsze ramki z czerwiem do góry nad kratę i jak dołożymy susz po wirowaniu tych wież tu, to na tą lipę akurat jeszcze jest szansa, że tak ten to pozbierają te tego późniejszego miodu. Nie, to jest taka moja taktyka. Nie? No to teraz opowiadamy to wszystko na kartonie, jest fajnie. Co jeszcze? Nie wiem. Będzie mi się przypominać, to ja może kiedyś porobię takie rysunki. Słuchajcie, jak podoba wam się taki motyw, nie? To ja się nawet przygotuję lepiej, że będę mógł coś inaczej pokazywać. Że jest strategię. Bo to jest strategia. Jak byk, nie? Jest strategia. Ja pierwszy raz to namalowałem na kartonie w moim życiu. To, co zrobiłem, nie? W pszczołach, na przykład. Nie? Z 8 uli właśnie żeśmy zbudowali 34 na moje oko. Nie? Na moje względne oko. O! Na moje oko, nie? To zrobiliśmy. 34 rodziny na kartonie. Nie? I tych gratów właśnie, jak musimy mieć tych skrzynek, nie? Tego dziadostwa trzeba wszystkiego narobić, denic w ogóle. Na 40 kompletów, powiedzmy. Jak mamy tyle, to wtedy możemy się bawić po prostu, nie? Możemy się bawić. I wtedy, jeśli mamy czas i w ogóle wszystko, to my jesteśmy w stanie dopilnować tych mateczników, nie? Tak bardzo, że jak one się wygryzają, to my tam jesteśmy i je łapiemy do lokówek na bieżąco. A te, które jeszcze są na plastrach, ale się nie wygryzły, no to czekamy z nimi do wieczora. Nie? I wtedy przyjść jeszcze raz wieczorem zobaczyć, czy się powygryzały. Specjalnie może nie wyciągać, nie? Ale na przykład ja uważam, że te mateczniki, które się wygryzły jako najpierwsze, a my żeśmy podkładali jajka, nie? To one będą najlepsze. A te mateczniki, które zostaną pod koniec, to już nie. To już je możemy nawet wyrzucić. Nie? Że na przykład zrobią nam z tego naszego skrawka jajek zrobią nam 10 mateczników. 5 matek żeśmy wyłowili od razu, 6 wygryza się, nie? No to zostawiamy. Te 5 matek możemy sobie coś z nimi zrobić. A tą 6 na przykład z tym ledwie wygryzającym mateczniku się ten, nie, a resztę możemy wywalić, nie? No ja też robię często selekcję, że po jakimś tygodniu odłożenia mateczników, nie? Po 5 dniach, 6, 7 przychodzę i te mateczniki, które tu mam, no to sobie oglądam wtedy, nie? I te, które są najmniejsze i tak dalej, czy zasklepione już, ale najmniejsze, takie jakieś, nie? Zostawiam tylko te najbardziej równe, piękne. No. I też już te wybranie tych mateczników pozwala nam na późniejsze, łatwiejsze ich wycięcie, jak będziemy chcieli, na przykład. Nie? Że już sobie ten szajs tutaj gdzieś obcięliśmy i później ten matecznik bardziej goło wisi. Więc możemy sobie to brakować. Też. Nie? I się nie patyczkować. I to było to wszystko. Życzę wszystkim miłej pracy zimowej z tematem pszczelarskim.